Wydaje się, że 2024 to rok miernych gier i aby to zmienić, nie zostało już ani dużo czasu, ani zbyt wielu tytułów. Długo oczekiwana produkcja BioWare od początku dawała mieszane sygnały, a marketing tylko zasilił falę niechęci i wywołał lawinę obsrywu od graczy z hasłem anti-woke wytatuowanym na czole. Nawet we mnie obudziło to pewne wątpliwości, a zazwyczaj jestem adwokatem diabła. Nieważne jak złośliwym ogrem bym nie był, to jednak trzymałem się swoich zasad i starałem się nie oceniać gry, dopóki w nią nie zagram, bo przy okazji chciałem się przekonać, czy BioWare nadal żyje, czy jej nosi ich skórę jak ten jeden robot kosmita z facetów w czerni. Po skończeniu gry naszło mnie też pytanie, czym jest RPG i czy Dragon Age Veil naprawdę nim jest, tak jak twierdzi w opisie. Tak więc przekonajmy się. Roleplay jest w nazwie, więc naturalnie pierwszym filarem będzie postać, którą gramy. Kreator postaci jest wypasiony jak serek wiejski z masłem orzechowym i to tu zaczęła się cała gównoburza. Więcej opcji kreacji to zawsze lepiej, zwłaszcza w singleplayerze, bo wtedy każdy może wykreować menela czy bohatera jak mu się widzi, a jeżeli w imersji przeszkadzają nam blizny czy zaimki, to mam ogłoszenie parafialne. Można ich nie używać! Do tego nikt nie wspomniał o możliwości realistycznego podwójnego podbródka i tak jak rozmiar klatki piersiowej jest ograniczony, co niektórych do gry zniechęci, tak rozmiar tylnego zderzaka można ustawić na poziomie Monster Trucka. Wiadomo, gdzie BioWare stoi w odwiecznej wojnie. O jakości kreatora świadczy też, że znalazła się koleżanka, co spędziła w nim 21 godzin i zrobiła z tego karierę na Twitterze. Do wyboru mamy 4 rasy, z czego krasnale nie mogą czarować, bo jak wiemy, kurduplom mojego wzrostu brak uroku. Na pierwszy rzut oka najważniejszą decyzją w tworzeniu postaci będzie wybór jednej z trzech klas, bo playstyle jest właśnie drugim filarem RPG. Czy będziemy miotać potężnymi czarami, czy machać mieczem, nie ma tu jednak większego znaczenia, bo każdym archetypem gra się prawie identycznie, a jedyna różnica to opcja dystansu do przeciwników. Każda klasa ma siatkę talentów do wyboru o takiej samej strukturze i trzech specjalizacjach. Po przeczytaniu większości moją jedyną reakcją było przetarcie oczu, upewniając się, że niczego nie przegapiłem i wypowiedzenie na głos tylko tyle? Dostajemy jedną umiejętność i ultimate z długim cooldownem na początek, a po wybraniu specjalizacji dostajemy drugi ultimate i drugą umiejętność. W międzyczasie do wyboru mamy zatrważającą ilość skilli, którą w skrócie można określić liczbą 9. Odblokowanie wszystkich i tak nie ma sensu, bo musimy kierować się w stronę specjalizacji i łapać po drodze jakże ciekawe bonusy pasywne w postaci 10% większych obrażeń od pierdów w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Byłem rozczarowany, ale tylko do czasu następnego zawodu, który tłumaczył ograniczoną ilość umiejętności. Widzicie, wyposażone możemy mieć tylko 3 zwykłe i 1 ultimate, bo walka jest praktycznie kopiuj w klej z Hogwarts Legacy z dodatkiem towarzyszy jednej mechaniki, wokół którego wszystko się obraca. Systemowi brakuje jakiejkolwiek głębi, jest wręcz archaiczny, mimo że wygląda czasem efektownie. Mamy tylko 3 ataki, lekki, ciężki i z dystansu. Gra mówi wprost, że ciężkich powinniśmy używać przeciwko opancerzonym pomarańczowym paskom zdrowia, a dystansowych przeciw niebieskim oznaczającym magiczną osłonę. W rzeczywistości całość jednak często wygląda jak obszarowe grindowanie w MMO, bo wszystko obraca się wokół detonacji. Część umiejętności nakłada efekt specjalny, a część je detonuje, powodując spowolnienie przeciwnika i wybuch zadający obrażenia wszystkim wokół. Każdy z tych efektów osłabia w jakiś sposób cel, ale nie zwracamy na to uwagi, bo jedyne co nas interesuje to użycie naszych umiejętności w połączeniu z towarzyszem, tak by jeden z nas nałożył trigger, a drugi go zdetonował i tak w kółko. Przy okazji wszystkie umiejętności danego towarzysza dzielą wspólny cooldown, co oznacza, że zazwyczaj będziemy używać tylko tego, który pomaga w detonacji, a wybór pozostałych będzie miał tyle znaczenia, co tłumaczenie czegokolwiek republikanom. Gra została zaprojektowana na konsolę i przez to sterowanie myszą i klawiaturą jest jak bieganie w dresie bez sznurka w pasie, mając wypchane kamieniami kieszenie, a obsługa interfejsu chwilami przypomina szukanie na oślep grosza pośród drobnych rozsypanych w plecaku. Nie pomagają też sztywne animacje i przycisk interakcji dzielący funkcję ze skokiem, przez co przy każdym przełączniku czy znajdźkach będziemy roleplayować psa, który usłyszał słowo spacer. Na pocieszenie co kilka minut ładujemy nasze kamehameha, aby ułatwić sobie starcia w grze, gdzie na przedostatnim poziomie trudności niektóre z walk toczyłem dosłownie na oślep. Kolejny problem z towarzyszami to ich nieśmiertelność oraz fakt, że przeciwnicy zdają sobie z niej sprawę i skupiają się na nas, jeżeli tylko krzywo na nich spojrzymy. Siła kompanów z kolei bierze się z punktów umiejętności, które dostają za kumplowanie się z tobą, więc jeżeli kogoś unikamy, to aktywnie stają się oni słabsi. Z drugiej strony, lubiąc kogoś albo chcąc spróbować opcji romantycznych, które nas tylko rozczarują, a na które poczekamy do końca gry, to jeżeli ich klasa nakłada i detonuje te same właściwości co nasza, powstaje konflikt interesów, bo grupa staje się niezoptymalizowana. Ale najgorszym grzechem jest chyba syndrom wspierającej matki, na który cierpią wszyscy w grze. Dosłownie podczas jednej potyczki minimum 5 razy usłyszymy, jaką dobrą robotę wykonaliśmy. I nie jest to jedyne miejsce, gdzie jesteśmy traktowani jak dziecko, ale o tym za chwilę. Większość postaci, które napotkamy na swojej drodze, jest absolutnie pozbawiona charakteru i oprócz Solasa, wokół którego obraca się znaczna część fabuły, NPC, które zapamiętałem, mógłbym policzyć na palcach jednej ręki. Mimo że estetycznie wszyscy wyglądają w porządku i pasują do świata, to nawet w przypadku naszych kompanów musiałem się chwilę zastanowić nad ich imionami.
W naszej grupie znajdzie się 7 osób, z których każdą jakby na siłę próbowano zrobić specjalną. Mamy Harding, córkę Gimliego i Legolasa, która każdemu chce się przypodobać i zostaje wybrana, by jako jedyny przedstawiciel krasnoludów mieć dostęp do magii. Lucanis to kombinacja Ezio i Astariona, oczywiście nawiedzona przez demona, która oddała manierę mowy wampira z Baldur's Gate kolejnemu kompanowi, którym jest grzeczny, wegański nekromanta Emeryk. Mamy też Belarę, elfkę geniusza z ADHD, która dosłownie non-stop nam o tym mówi. W ramach braku pomysłów budżetowy Will starczył i gryfem zamiast diabelskiej patronki oraz budżetowa Karlach, wokół której oszalało pół YouTube'a, a której największym problemem jest to, że nie dogaduje się z matką. Na koniec w zabiegu podobnym do Anny z Overwatch kompilacja pozostałych specjalnych atrybutów w magicznej pani detektyw, której miasto, podobnie jak ona, funkcjonuje jak stół z powyłamywanymi nogą, którą spostrzegłem dopiero w połowie gry. Najbardziej boli w tym wszystkim to, jak bardzo moc przyjaźni jest głównym wątkiem i jak wszyscy się kochają i wspierają. Pisarze widocznie zapomnieli, że to chęć bicia po mordzie rodzi najciekawsze historie. W całej grze na chwilę pojawił się jeden konflikt między członkami grupy, ale za chwilę byli już najlepszymi kumplami. Dialogi napisane są okropnie i brzmią bardziej jak wypowiedzi niedoświadczonych graczy Dungeons & Dragons przy stole niż to, jak w rzeczywistości wypowiadałyby się ich postaci. Mimo że gra chce poruszać dość ważne i ludzkie tematy, to odciąga od nich przez zupełny brak subtelności i wypowiedzi tak sterylne, że można by w nich leczyć ludzi z białaczką. A rozmowy między przyjaciółmi pisał ktoś, kto absolutnie nigdy nie miał przyjaciela. Jeżeli z kolei ktoś ma jakiekolwiek przemyślenia, to wali je wprost na głos, dyktując listę za i przeciw. Nie pomaga lokalizacja sprawiająca wrażenie, że robiła ją sztuczna inteligencja. Fabularnie mało jest też eskalacji. Zazwyczaj naśmiewam się z produkcji azjatyckich, gdzie walczymy z bogami, by ocalić świat już na początku, ale smoczy wiek welonowa ochrona nie uważa tego za komiczne i robi dokładnie to samo. W dodatku, gdyby nasza postać postanowiła iść na piwko zamiast próbować ratować świat, to nie trzeba by go niczego ratować, bo wszystko jest naszą winą. Jako że próbujemy być RPG-iem, to połową rozgrywki są rozmowy i podejmowane w nich decyzje, które są trzecim filarem gatunku. Problem w tym, że nie ma tu praktycznie żadnej decyzyjności. Wszystkie wybory, których dokonujemy, są powierzchowne. Korzystając z systemu pożyczonego od Fallouta 4, w większości dialogów mamy wybór pomiędzy trzema odpowiedziami. Pozytywne przytaknięcie, komiczne przytaknięcie i nadąsane przytaknięcie. Okazjonalnie pojawia się jedna do trzech zabarwionych emocjonalnie wypowiedzi wyrażających smutek, strach lub gniew. I tu jest pies pogrzebany. Wszystkie te opcje można by zastąpić przyciskiem dalej i nie odczulibyśmy żadnej różnicy. Sporadycznie pojawiają się decyzje, o których nasi rozmówcy będą pamiętać w przyszłości, a które nie zmieniają praktycznie niczego. W ciągu pierwszych 20 godzin doświadczyłem trzech binarnych decyzji, których rezultat można porównać do wyboru kolorów butów, bo w każdych i tak dotrzemy do celu. Nasza postać zawsze jest dobrym koleżką i nie ma tu dyskusji. I jak kreator postaci sprawił, że mogliśmy zacząć odgrywać postać jaką tylko chcemy, tak rozgrywka stwierdziła, no chyba że chcesz być złomasem, to tak się nie da. Jeżeli kompan poprosi cię o spacer, zapalenie świeczki na cmentarzu czy zbieranie kwiatków, to nie możesz odmówić. Tak więc wzięto pod uwagę szeroką gamę cech charakteru różnych postaci, ale pominięto bycie antysocjalnym bucem, jakim jestem ja. I nie żartuję, połowa z questów pobocznych to dosłownie puszczanie kaczek z pomostu i cringe'owa pogadanka od serca, gdzie większość czasu spędzimy podróżując do miejsca rozpoczęcia tego, co gra nazwała zadaniem. W połowie gry zacząłem pomijać dialogi i czytać szybciej, próbując skończyć wątki towarzyszy, bo struktura gry zabijała tempo. Czuć, że odgórnie plan był taki, aby co jedna bądź dwie misje główne pojawiało się kilka pobocznych, a każda z tych pobocznych należała do któregoś wątku kompana. Podzielono je jednak na zbyt dużą ilość części, aby rozłożyć je na całą długość gry. Mimo chęci pominięcia całego tego bałaganu, to gra mechanicznie i fabularnie zmusza nas do ich robienia, przekonując, że kompani będą słabsi, jeżeli nie pogodzą się z matką, która nie pochwala ich manier przy stole czy coś. Z tego co wiem, gra była planowana jako live service czy coś na podobę MMO i to widać. Problemy z questami potęgują się nawzajem z tym, jak funkcjonuje świat, bo podróżujemy do kilku różnych krain za pomocą sieci teleportujących nas luster, co w połączeniu z resztą systemów całkowicie zabija czwarty i najważniejszy filar RPG. Progresję i poczucie długiej wędrówki do celu. Każda z krain jest podzielona na obszary, które odblokowujemy progresją głównego wątku i zadań pobocznych. Na początku mamy do dyspozycji może 20% jednej lokacji. Z czasem obszarów pojawia się więcej, a nasza pętla rozgrywki przypomina naćpanego kreta w grze Whack-a-Mole, bo skaczemy z krainy do krainy, kończąc małe fragmenty zadań. Do tego część misji wykorzystuje te same wycinki lokacji i tych samych przeciwników w podobnych starciach. Zawsze kilku próbuje nam posiekać dupę z bliska i kilku bombarduje nas z daleka. Wrogowie powtarzają się przez całą grę, są przytwierdzeni do swoich lokacji i stają się nietykalni, gdy odciągniemy ich za daleko, tak jakbyśmy grali w MMO. To wszystko w połączeniu z niezbyt skomplikowanym systemem walki zdecydowanie zaczyna wywoływać ziewanie i frustrację. Jedynym pocieszającym szczegółem był fakt, że szajbusy z kultu Venatori, mówiący z włoskim akcentem, mają podobnie do prawdziwych Włochów słabość na zimno.
Eksploracja jest dość prosta, bo wystarczy podczas misji sprawdzać każdą drogę, do której nie prowadzi znacznik zadania. Znajdziemy pełno materiałów do ulepszeń, których ilości nigdy nie sprawdzałem, a poza tym skrzynki ze sprzętem i ołtarze zwiększające nasze punkty życia bądź umiejętności. Dodatkowo mamy złodziejski odpowiednik pajęczego zmysłu, który daje nam znać, że w pobliżu jest skrzynka warta splądrowania, a część z nich będzie ukryta za łamigłówkami mniej skomplikowanymi niż te w Skyrimie. Większość pancerzy w grze jest absolutnie okropna. Także hełmy, przy których widocznie komuś nie chciało się opracować systemu na zgranie ich z owłosieniem twarzy, więc nasza postać pod każdy zakłada kolorową kominiarkę, bo życie nie jest ostre jak maczeta. Zaimplementowano też śmieszny system, gdzie znajdowanie duplikatu danego ekwipunku zwiększa jego rzadkość i odblokowuje na nim dodatkowe właściwości. Gra wygląda dość dobrze, choć przypomina stylem New World i teksturki z bliska bywają dość słabe. Nie byłoby problemu, gdyby nie to, że przez częstotliwość leżącego na glebie badziewia do podniesienia cały czas lampimy się w bruk zamiast na krajobrazy przed sobą. Jako notkę poboczną dodam, że spędziłem w cholerę czasu naśladując Linka i rozwalając wszystkie beczki w okolicy, co zazwyczaj skutkowało tym, że w okolicy nie było już beczek. Mam na myśli, że prawie nic z nich nie wylatuje, a jeżeli już, to jest raczej bezwartościowe. Wszystkie elementy tego, jak skonstruowany jest świat, sprawiają, że uczucie progresji zanika, bo eksploracja i questy są dosłownie wymagane, by nie stracić siły względem przeciwników, którzy w zdecydowanej większości wizualnie nie wydają się silniejsi. A każdy zdobyty poziom postaci to tylko jeden z wielu punktów w drzewku pasywnych bonusów i umiejętności, które najczęściej nie wnoszą niczego nowego do rozgrywki. Gra wydaje się chcieć być MMO, bo NPC wysyłają do nas listy jak te z World of Warcraft, a bossy poza kilkoma fabularnymi to też zazwyczaj większa wersja zwykłego przeciwnika, z którymi walczymy unikając czerwonych kółek i pasków na ziemi. Cała przygoda z wykonaniem dosłownie wszystkich zadań pobocznych zajęła jakieś 60 godzin, ale przy drugim podejściu robiąc tylko wątek główny skończyłem 1/3 w jakieś 10, więc dużo czasu w grze spędzimy robiąc rzeczy, które sprawiają wrażenie obowiązku czy przymusowej roboty. Technicznie gra działa bardzo dobrze, mimo że przy pierwszym odpaleniu czas kompilacji shaderów pozwala na ugotowanie obiadu i zastanowienie się nad życiowymi wyborami. Niestety, mam wrażenie, że Veilguard tylko udaje RPG i wychodzi mu to raczej nieudolnie. Gra powinna wyjść 20 lat temu. Wtedy systemy w grze wydawałyby się nowe, a dzisiejsi odbiorcy byliby w odpowiednim wieku, by trafił do nich sposób, w jaki napisane są dialogi. Tytuł ma w sobie kilka pozytywów, takie jak tulaski z gryfem albo muzyka, na którą pewnie wydano większość budżetu, ale ogólnie wypada raczej słabo. Tyle, że słabo, podobnie do bezmyślnego filmu o superbohaterach, co oznacza, że spora grupa casualowych graczy pobawi się przy tytule dość dobrze przez jakiś czas, a później zapomni na zawsze. Jeżeli jednak jesteśmy kimś, kto chciał dobrego RPGa, głębi systemów i ciekawej fabuły, to raczej czeka nas tu zawód. Żeby nie upodabniać się do Dragon Age'a, to skończę tu, zanim zrobi się zbyt długo i nudnie. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.